pastele. Tu bardzo, bardzo przyjemny materiał plastyczny. Wymaga co prawda specjalnego papieru, ponieważ tak się składa, że pastel zostawia bardzo dużo śladu, pomiędzy którym jest widoczny cały czas papier. Wszystko zależy oczywiście od faktury papieru, więc bardzo ważne jest też, jaki kolor papieru się wybierze. Ja się staram zawsze bardzo starannie dobierać kolor papieru. Muszę przerwać, bo jedzie auto. Raz, dwa, trzy. Mam za zadanie narysować okładkę. Okładkę muzyczną, więc dobrą rzeczą będzie zrobić ją pastelami. A dlaczego? Dlatego, że mam za sobą już bardzo wiele prac pastelami. Poza tym robię już pewien cykl okładek i wszystkie one wykonane zostały tą samą techniką. Myślę, że to będzie bardzo przyjemne dzieło, ponieważ muzyka i pastele bardzo dobrze ze sobą współgrają. Pastele posługują się bardzo delikatną, subtelną kreską. Zostawiają bardzo delikatny ślad na fakturze papieru. Papier będzie widoczny, w związku z czym trzeba bardzo uważać, żeby dobierać odpowiedni gatunek papieru. Jak widać, ślad zostaje. Można go do pewnego stopnia pokryć jednym kolorem. Potem nawet można go spróbować zmieszać z drugim kolorem. Nie trzeba tego robić zbyt mocno, dlatego że pastele nie lubią mocnego uderzenia. Z każdym mocniejszym uderzeniem rozciera się ten delikatny pył, który suchy pastel zostawia na papierze. Trzeba bardzo uważać. Oczywiście nasz mistrz, największy pastelista Polski, czyli Wyspiański, umiał doskonale różnicować te kreski. W jednych miejscach dawał grubsze, w drugich dawał cieńsze. Tu i ówdzie dodawał trochę koloru. Tu i ówdzie nawet go rozcierał. Na przykład tam, gdzie chciał zaimitować delikatną skórę, robiąc portrety dzieci. Różowy policzek śpiącego dziecka. To są wszystko bardzo duże subtelności, które wprawne oko potrafi dostrzec, a zwłaszcza ktoś, kto już z pastelami miał do czynienia. Jedną z rzeczy, które niewątpliwie charakteryzują malowanie pastelami, jest to, że kolor mamy gotowy. Nie możemy za bardzo poszaleć. Musimy wybierać w tym, czym dysponujemy. A ja narysować mam coś, co będzie improwizacją do pewnego stopnia, grą skojarzeń. A to dlatego, że będę się posługiwać znakami. Znaki muzyczne same w sobie są już grafiką. Bardzo przyjemnie jest odczytywać znaki i posługiwać się nimi. Wypracowały je całe pokolenia muzyków. Ci, którzy się znają na paleografii muzycznej, wiedzą doskonale, że trzeba było wielu wieków, żeby znaki osiągnęły ten kształt, jaki mają teraz. Ale dzięki temu potrafią je odczytać ludzie na całej ziemi. Nie trzeba znać języków obcych, żeby przesłać komuś partyturę i żeby ten ktoś ją odczytał dokładnie tak, jak chcielibyśmy, żeby była odczytana.
wszystko to dzięki właśnie międzynarodowym znakom, które w tej chwili bardzo mi się przydadzą. Dzięki swojemu pięknemu kształtowi. Zrobię z nich elementy muzycznej pracowni. Muzyczna pracownia na podłogę. Ma też półeczki. A te półeczki komuś, kto zna się trochę na muzyce, mogą się skojarzyć z klawiaturą, na przykład klawesynu. A wiszące na ścianie klucze muzycznej pracowni to doskonale znane każdemu muzykowi klucze altowe, basowe i wiolinowe. Można też spróbować tu i ówdzie namalować kształt instrumentu. Instrumenty mają swoje kształty wypracowane przez wieki, tak samo jak znaki muzyczne. Są bardzo pięknymi przedmiotami. Malarze bardzo chętnie portretowali ludzi grających na instrumentach, po to, żeby mieć pretekst na malowania. Instrumentu. Co by tu można jeszcze dodać w takiej muzycznej pracowni, stojącą gdzieś z boku harfę? Pastele, w szczególności suche, mają bardzo ograniczoną gamę i dobrze jest mieć ją z góry określoną. Przygotować sobie wszystkie kolory, po to, żeby ich potem długo nie szukać. Ja przez całe lata zbierałam moją kolekcję pasteli, w związku z czym mam ich bardzo dużo. Niekiedy zabiera mi dużo czasu znalezienie odpowiedniej kredki, ale za to właściwy kolor może dać dużo efektu. Jak mawiał mój mistrz malarstwa Maciejewski, cały obraz może być w jednej gamie malowany kolorami, niewiele różniącymi się między sobą. Ale dobrze jest od czasu do czasu zrobić coś nazywanego w języku malarzy zadrażnieniem. Czyli wprowadzić nagle inny kolor, może być nawet dość intensywny, ale nie może go być dużo. Bo kiedy będzie go dużo, zdominuje nasz obraz i zmieni całkowicie gamę. Zresztą są to sposoby znane bardzo dobrze także muzykom, którzy doskonale wiedzą, że czasami wprowadzenie i zmiana na chwilę tonacji może dać nadspodziewanie interesujący efekt, albo nawet obudzić słuchacza, który niechcący został uśpiony przez pewną monotonię. Dobrze, co my tu jeszcze za repertuar środków możemy mieć? Możemy oczywiście namalować bębenek.
Pędelek jest najbardziej pierwotnym instrumentem, właściwym wszystkim kulturom. Uderzanie w pień drzewa, uderzanie w tamburyn mają ten sam rodowód. Rozmaite wysokości dźwięków uzyskanych przez bęben potrafią doskonale przekazywać podobno wiadomości wśród niektórych murzyńskich plemion. Co moglibyśmy jeszcze zostawić w pracowni muzycznej? Myślę, że w każdej porządnej pracowni lutniczej jedną z ważniejszych rzeczy będzie imadło. I cóż takie imadło może nam za skojarzenie zostawić? Na przykład z ogonkiem od nuty. A gdzieś tam daleko może zaistnieć nawet słynny otwór skrzypcowy zwany F-em. Gdzie go tu dać? Kiedy skrzypce lub wiolonczela są już skończone, przez ten otwór zwany F-em lutnik wkłada do środka duszę, czyli kołeczek, którego umieszczenie jest najważniejszą rzeczą w całym instrumencie, ponieważ to ono nadaje dźwięk i charakter. Gdzie umieścimy nasz F? Chyba nie ma wyjścia. Teraz jeszcze cień. Od stołu. Który niespodziewanie stanie się parą drewienek. Delikatny cień od naszych narzędzi. I muzyczna pracownia gotowa.